Wierzę postawa prezydenta. W sprawie Wąsika i Kamińskiego, Prawo i Sprawiedliwości się nie podoba. Prezes Kaczyński mówi, mam nadzieję, że prezydent się zdecyduje i w końcu ich uwolni z tą metodą, którą zastosował, to jeszcze rok może potrwać. Jak w Pałacu Prezydenckim odebramy tę Prezydent ma rację w tej sprawie, nie prezes Jarosław Kaczyński. To jest oczywiste, że gdyby prezydent zastosował rady w dobrej wierze składane przez Prawo i Sprawiedliwość i prezesa Kaczyńskiego, to byłoby to po prostu bezskuteczne, bo nieuznawany jest jego pierwszy wyrok, więc pierwsze ułaskawienie więc aktualizacja tego ułaskawienia też nie będzie uznawana. zaraz, I przy zaraz, całym... zaraz panie, panie ministrze, zaraz, ale 16 minut temu mhm. tak bo tyle mija od początku. Je, ale pan się, wie co oni zaproponowali. Pan, pan, powiedział, pan powiedział, że prezydent jeśli nie doczeka się na akta, to sięgnie po ruch konstytucyjny. Ale pan Czy o, co innego. Nie, nie wykluczacie ale, tego. Nie, ale pan pytał co innego? Pan pyta nie, ale... o pomysł Prawa i Sprawiedliwości, które chciało nie y, 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 innego trybu, tylko chciało aktualizacji pierwszego ułaskawienia. Mówił o tym profesor Czarnek, mówił o tym Jarosław Kaczyński to rozumiem, pan pyta, więc to się ja, nie wyklucza, co ja, ja, mówię. Ja pytam pana o wypowiedź Jarosław Kaczyński. No ja znam tę wypowiedź ale... i odpowiadam panu jeszcze raz. To prezydent Duda ma rację, a nie prezes Jarosław Kaczyński. Nie, no to, to, że pan uważa, że prezydent Duda ma rację, mnie nie, pan pan nie zaskakuje. Duda oczywiście, tylko... po prostu ma rację. Tak. <laughs> tylko że y, y, jeśli. Uważacie, że w razie przedłużającej się procedury trzeba będzie sięgnąć po artykuł konstytucji nr 139, no to rozumiem, że zakładacie, że tym razem to będzie skuteczne. Ale ja mówiłem o tym, o radzie, którą medialnie i w mediach przedstawiało Prawo i Sprawiedliwość, żeby sięgnąć do pierwszego ułaskawienia i, i je w pewien sposób zaktualizować, ponowić. To nie zadziała. To naprawdę. jeszcze a propos Prawa i, i Sprawiedliwości. I o tym powiedziałem, że to jest... To a ta propos rada. Prawa i Sprawiedliwości. Wierzy Pan w te doniesienia, że prezes w 2025 teraz już naprawdę serio i solidnie odejdzie ze swojego stanowiska? To nie jest kwestia wiary. Ja prezesa Kaczyńskiego znam i uważam, że nie odejdzie. Że, że, że... że nie odejdzie? Że nie odejdzie. No, że nie odejdzie. Czy, tak że, uważam. Że, to, że nie odejdzie. Zapewnienia wszystkie, no już które... trochę było tych zapewnień. Składa... Tak, że... No tak, były, yy... było, było. Nie, bo no, no nie. tak się no składa dobrze, że 2025 ja życzę rok. Sobie Kaczyńskiemu, żeby jak najdłużej. Był prezesem Prawa i Sprawiedliwości, mógł sobie działać, był zdrowy w pełni formy. Ja w ogóle dobrze ludziom dobrze ludziom. Bo ten 2025 rok to też się tak dobrze składa z punktu widzenia pałacu prezydenckiego, że 7 sierpnia 2025 roku Andrzej Duda będzie wolnym człowiekiem, wobec czego właściwie mógłby potem schedę po Jarosławie Kaczyńskim sięgnąć. Grał pan kiedyś w gry komputerowe? No mało, ale grywałem. No tak, a jak ktoś przejdzie grę, to drugi raz zaczyna od początku, czy zaczyna inną grę? Andrzej Duda przeszedł grę, e, został dwukrotnie prezydentem i co ma się cofać na początek i zostawać partyjnym liderem? Absurd.